Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Krzysztof Prokopczyk, Przewodniczący Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej. W sobotę spotkaliśmy się na Grunwaldzie, na tej świętej polskiej ziemi, na tym kawałku, który jest dla każdego Polaka, powinien być świętym. Spotkaliśmy się tam z partią bracia kamraci. Podjęliśmy kilka ważnych decyzji i dla Polski, i dla wszystkich Polaków. Wspólnie razem rozpoczniemy procedury budowy pomnika grunwaldzkiego, pomnika pokoju, pomnika światowego pokoju i razem z nimi będziemy to przedsięwzięcie realizować. Drugą rzeczą, którą będziemy razem robić, jest to budowa pomnika Andrzeja Lepera, wicepremiera rządu polskiego, wicemarszałka Sejmu, który zamordowany skrytobójczo zasługuje na taką inicjatywę. I ostatnią rzeczą, którą będziemy realizować razem z braćmi kamratami, jest zbieranie podpisów pod obywatelską ustawą pozbawienia polskich sędziów immunitetu i wszystkich praw socjalnych, które im się nie należą, ponieważ żaden z obywateli nie korzysta z takich przywilejów. Wszystkie te założenia, które proponujemy innym partiom i organizacjom pozarządowym, mają na celu, by w Polsce zbudować sądownictwo, by zlikwidować instytucje sądopodobne, a osoby sędziopodobne pozbawić wpływu na polskie sprawy. Bo nie może być tak, że dalej te instytucje funkcjonują, a obywatele obijają się od ściany do ściany. Sąd ma służyć Polsce i Polakom. Kamraci, dwa słowa, trzy słowa, pięć słów. Zamieniamy się, koncentrujemy się. Kamrat z samoobrony, masz głos. Witam Was serdecznie i cieszę się, że tu przybyłem. Powiem Wam szczerze, że stojąc przy tych najmłodszych druhach, to wielkie wzruszenie. Ja mam taką plakietkę, którą rok temu kupiłem na Waszym spotkaniu i widzę, że pięknie odpowiadacie. Śmierć wroga ojczyzny! Witam Was po staropolsku, szczęść Boże. Nazywam się Krzysztof Prokopczyk, jestem przewodniczącym reaktywowanej samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to drużyna Andrzeja Lepera. Drużyna, która przez dwa lata się rejestrowała. To, co mówił Wojtek, ja wierzę święcie, bo Zbigniew Ziobro robił wszystko, żebyśmy nie powstali, ale udało się. Na pochybel Zbyszkowi. Nie udało nam się zorganizować najprawdopodobniej do wyborów, bo działamy dopiero kilka miesięcy. Ale przyjechałem tu do Was po to, bo samoobrona zaczyna działać. I tak jak robił to Andrzej Leper, był patronem budowy pomnika i sanktuarium tu na tych zboczach. Chciał wybudować pomnik godny, upamiętniający wtedy 600-lecie bitwy pod Grunwaldem. Miało tu powstać mauzoleum, czyli coś na wzór panoramy wrocławskiej, racławickiej. I tu ma taka panorama powstać. Zaproponowałem dzisiaj Wojtkowi, żebyśmy robili to razem z Wami, żeby ten pomnik powstał jak najszybciej. Będzie ciężko. Są to grunty państwowe, pomnik jest, będzie to największy pomnik na świecie i mauzoleum, obraz 140 metrów na 12 wysoki. Będzie to coś godnego, coś, co będzie upamiętniać to, co tu się wydarzyło ponad 600 lat temu. Drugą inicjatywą, z którą przyjechałem, to budowa pomnika Andrzeja Lepera. Należy mu się, był wicepremierem rządu polskiego, był wicemarszałkiem Sejmu. Następna przeprawa z prezydentem Warszawy, wiecie, pewnie przydzieli grunty gdzieś za trzecią toaletą, a nie w miejscu godnym. Będziemy walczyć. Tak jak wy walczycie, tak samo obrona Rzeczpospolitej będzie walczyć. I trzecia propozycja, z którą prosiłem Wojtka i będę Was prosił, to zbieranie podpisów pod inicjatywą obywatelską, by znieść immunitet sędziowski, by zakończyć istnienie instytucji sądopodobnych i obywateli sędziopodobnych.
Brawo! Brawo! Tu kolega podpowiada, żeby znieść i wnioskować też o immunitet prokuratorski. Należy się to im. Należy się to im, ale spróbujemy zagrać ich kartami. Skłóćmy ich. Jeżeli sędziowie zostaną pozbawieni immunitetu, będą źli na prokuratorów. Później, kiedy zaproponujemy prokuratorów, będą źli sędziowie. Także nie ma nic lepszego na ziemi, jak skłócenie dwóch stron, którym wydaje się, że rządzą tym krajem. Ale nie rządzą. Rządzicie wy, my, obywatele tego kraju. I nie martwcie się. Wojtek mówi, że czasami odchodzą. Niech odchodzą. Pan Jezus miał 12 apostołów. Dziś nas jest 1,5 miliarda. Ja wierzę, że w tym kraju będzie nas 30. Tyle, co będzie głosować. Dziękuję bardzo za spotkanie. Cieszę się, że tu dotarłem i zapraszam do współpracy. Dzięki, Wojtek. Dzięki. Kamraci! Kamraci! Samoobrona to jest piękna nazwa. My się na razie właśnie bronimy. My jeszcze nie przeszliśmy do ataku. Ale obiecuję wam, że kiedy przejdziemy do ataku, to jak przeczytałem w oskarżeniu prokuratora apelacyjnego, okręgowego, aby nie rejestrować do wyborów partii Rodacy Kamraci, napisane: im ręka przed ciosem nie zadrży. On to wie! On nie ma złudzenia! Dlaczego nam ręka przed ciosem nie zadrży? Bo bronimy się! Bo się bronimy. Obrońcy są nieśmiertelni. Wiecie dlaczego? Bo o obrońcach zawsze się pamięta. I te małe szkraby tutaj, i te wilczki dwa, patrząc na nas, starych, o, młodych jeszcze, będą widzieli, że rodzice, że im się chciało. Zakończymy ten wiec. No czym możemy zakończyć? Możemy zakończyć rotą, ale rotę będziemy mieli czas śpiewać tam na dole. Tu, na tym wzgórzu, powinniśmy zakończyć Bogu Rodzicom, bo jest ona wstrętna naszym wrogom. Jest tak wstrętna naszym wrogom, że odważają się lżyć, ośmieszać, plugawić. Na nas to nie działa. Z tą pieśnią nasi pradziadowie pokonali Unię Europejską. Unię Europejską, która wtedy niosła śmierć i niewolę. A wiecie, jaką niewolę? Za posiadanie żarna do mielenia zboża groziła śmierć. Mąka była zmonopolizowana przez zakon krzyżacki. Mówi wam to coś? Za posiadanie żarna do mielenia zboża groziła śmierć.